dialed the nails from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack. But now there's no looking back. I'm moving forward, cause I know I've got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I've got my armor now, no fear, no doubt. Gonna shoot me down, 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 down. Thank you.
społeczności Kościoła Dom. Wspaniale jest widzieć Was tak licznie. Tych, którzy jeszcze są gdzieś z tyłu, zachęcam do tego, byście zajmowali miejsca z przodu. Jeszcze jest kilka miejsc, a obiecuję Wam, z przodu jest jeszcze fajniej. Cieszę się, że Wy wszyscy, którzy jesteście tutaj przy Gotarda 16 i Wy wszyscy, którzy jesteście z nami online, podjęliście tę decyzję, by ten pierwszy dzień miesiąca, by tę pierwszą niedzielę grudnia spędzić w obecności Jezusa. Bo jakkolwiek grudzień jest miesiącem oczekiwania, takiego symbolicznego oczekiwania na przyjście Jezusa, to my wiemy, że On jest tutaj i że On dzisiaj chce się spotkać z każdym z nas z osobna. I niezależnie od tego, z jakim problemem czy z jakim sukcesem z minionego tygodnia tu przychodzimy, Jezus jest tutaj, żeby nam pogratulować, żeby nas pocieszyć i żeby nam pomóc. Jeżeli w to wierzycie, to zaklaszcie. Cieszę się. Dzisiaj będzie nam potrzebny ten entuzjazm, bo chcemy, żeby ten grudzień był gorący. Chcemy, żeby ten grudzień był gorący naprzeciw aurze, bo my wiemy, że Bóg jest z nami. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tu w niedzielę, poniedziałek, środę czy piątek, Jezus jest razem z nami. Ale są również z nami na pewno dzisiaj jacyś goście, ponieważ nie ma takiej niedzieli w Kościele Dom, gdyby nas ktoś nie odwiedził, to bylibyśmy bardzo zdziwieni. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy i zdecydujesz się teraz podnieść rękę, to będziemy mieli dla Ciebie miły podarunek, będziemy mieli dla Ciebie prezent. Czy są nowe osoby? Podnosimy ręce, a my, domownicy, zaklaszmy. Bardzo cieszymy się, że jesteście razem z nami. Uwielbiamy gości. Nie uciekajcie po nabożeństwie. Chcemy z Wami porozmawiać, napić się kawy. Chcemy dowiedzieć się od Was czegoś ciekawego. Może na przykład tego, jak podobało Wam się to nabożeństwo. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli czas uwielbienia. Chciałbym, żebyśmy już teraz wszyscy wstali i żebyśmy naprawdę rozgrzewali nasze serca od pierwszej sekundy tego uwielbienia, przez ten czas modlitwy, który będziemy razem mieli, przez czas słuchania Słowa Bożego, kazania, po wszystkie chwile, które spędzimy później w kawiarni, na naszym lunchu, rozmawiając i pielęgnując relacje, abyśmy coraz bardziej rozgrzewali nasze serca dla innych ludzi, ale przede wszystkim dla Jezusa. Panie Jezu, witamy Ciebie tutaj, witamy Ciebie, Duchu Święty. Wierzymy, Panie, że Ty chcesz dzisiaj zrobić wspaniałe rzeczy w sercach tych osób, które tutaj przyszły. Że dla Ciebie nie ma ograniczeń i Ty chcesz, Panie, działać w sposób potężny przez ten stream. Że Ty, Panie, jesteś dzisiaj tutaj dla nas. Że to Ty zdecydowałeś się spotkać razem z nami. I że naprawdę każdego z nas, że każdego z nas dzisiaj czekają wspaniałe rzeczy. Panie Jezu, chcemy Tobie oddawać chwałę od pierwszej do ostatniej sekundy tego spotkania. Chcemy Ciebie, Panie, uwielbiać w każdym dźwięku i każdym słowie tych pieśni, które będziemy teraz śpiewać. Wielka jak on.
mamy to razem. Nie na. Mnie kochasz, nie opuszczasz, nazwałeś
Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzn, lecz z Boga. Tak pisze Jan na samym początku swojej Ewangelii o Jezusie. I my teraz śpiewaliśmy o tym, że kto zaufał Jezusowi, może być wolnym. Ten jest Jego dzieckiem. Jeżeli jesteś tutaj i zaufałeś, zaufałaś Jezusowi, to możesz być wolna od swojego lęku. To możesz być wolny od swojej choroby. To możesz być wolna od swoich problemów finansowych. To możesz być wolny od problemów w relacjach, bo jesteś dzieckiem Boga. Świat będzie ci próbował wmówić, że jesteś nic nie wart. Świat będzie ci próbował wmówić, że musisz sobie poradzić o własnych siłach. Ale teraz namawiam cię, jeżeli wierzysz, że jesteś dzieckiem Boga i możesz dzięki temu być wolny, to podnieś swoje ręce w tej modlitwie wysoko do swojego taty i przynoś do Niego teraz te wszystkie aspekty, w których widzisz, że nie domagasz. Panie, Ty widzisz naszą kruchość. Ty widzisz to, że my jesteśmy zwykłymi naczyniami, ale Ty przeznaczyłeś nas, Panie, do szlachetnych zadań. Ty, Panie, zdecydowałeś się spotykać ze swoim Kościołem po to, byśmy czerpali od Ciebie, Panie, siłę. Ty, Panie, na swoim krzyżu wywalczyłeś wolność we wszystkich aspektach dla każdej osoby, która jest dzisiaj tutaj zgromadzona. Dla tych wszystkich, którzy mają się źle na duszy. Dla tych wszystkich, którzy nie domagają na ciele. Ty, Panie, wywalczyłeś na krzyżu, przelewając swoją krew w wolność. Bo nas, Panie, ukochałeś, bo jesteśmy Twoimi dziećmi. Dla tych wszystkich, którzy zmagają się w jakichkolwiek, z jakimikolwiek problemami w relacjach, czy to w relacjach małżeńskich, czy w relacjach w rodzinie, szeroko rozumianych, czy w jakichkolwiek innych relacjach międzyludzkich, Ty, Panie, teraz przynoś swoje ukojenie. Duchu Święty, Ty przekonuj nas o naszej wartości, nie wartości wynikającej z tego, jacy jesteśmy wspaniali, ale z tego, jakiemu Bogu zaufaliśmy. Panie, dla tych wszystkich, którzy mają się źle finansowo, dla tych wszystkich, którzy nie mają pracy, dla tych wszystkich, którzy poszukują mieszkania, Panie, Ty przychodź dzisiaj z doskonałym rozwiązaniem. Ty jesteś Bogiem cudów. Ty jesteś Bogiem, który, gdy prosimy Go o chleb, nie daje nam kamienia. Wtedy, kiedy prosimy o rybę, nie daje nam skorpiona. Panie, Ty jesteś tym, który swoim dzieciom daje dobre rzeczy. Ty, Panie, przede wszystkim przysłałeś tutaj, posłałeś tutaj Ducha Świętego, abyśmy zawsze mieli Pocieszyciela, abyśmy zawsze mieli wspaniałego doradcę. I dziś, Duchu Święty, modlę się ze wszystkimi, którzy są dzisiaj tutaj, jakkolwiek utrudzeni, jakkolwiek zmęczeni, w jakikolwiek sposób potrzebują podniesienia, abyś teraz, Panie, posilał, abyś teraz, Panie, podnosił. Duchu Święty, odmieniaj teraz rzeczywistość w naszych sercach, odmieniaj teraz, Panie, rzeczywistość w świecie rzeczywistym. My jako społeczność, Panie, potrzebujemy nowego miejsca i my, Panie, ogłaszamy, że Ty masz, Panie, dla nas to nowe miejsce i prosimy Cię, Duchu Święty, rozjaśniaj nasze duchowe oczy, ale też pokaż naszym fizycznym oczom, gdzie jest to nowe miejsce, gdzie jest wspaniały nowy budynek dla Kościoła Dom, bo my wiemy, Panie, że Ty masz dobre myśli o tej społeczności, że Ty masz dobry plan dla setek, dla tysięcy kolejnych osób, które w tej społeczności dowiedzą się, jakim wspaniałym Bogiem jest Jezus. Panie, my przynosimy do Ciebie również naszego brata Tomka Florczaka i ogłaszamy nad nim pełne uzdrowienie. Wiemy, Panie, że Ty wydarłeś go śmierci, że Ty na swoim krzyżu zwyciężyłeś również jego chorobę i nie godzimy się na to, by jakiekolwiek siły więziły go, by jakakolwiek niemoc przykuwała go do wózka, do łóżka, by cokolwiek stało na przeszkodzie, by dobrze widział, by w sposób płynny się porozumiewał. I wszystkich tych, którzy dziś mają się źle fizycznie, Panie, również dziś nad ich życiem proklamujemy, Panie, moc Twojej krwi. To, że Ty, Panie, poniosłeś śmierć, Ty, dobry Ojcze, poniosłeś śmierć na krzyżu za nas. Ty, Panie, poniosłeś śmierć i to nam wystarczy. My nie potrzebujemy już żadnych naszych wysiłków do tego, by być uwolnionymi, tak jak śpiewaliśmy. Ty nas nazwałeś swoimi dziećmi
i możemy być wolni. Możemy być wolni wtedy, gdy zaufamy. Amen. Jeżeli masz jakąkolwiek potrzebę, to zawsze pamiętaj, że jest Kościół, który chce się o Ciebie modlić. Zachęcamy Cię do tego, by wypełniać formularz na naszej stronie. Znajdziesz go na samej górze na stronie w menu głównym, modlitwa. Tam możesz napisać, za co jesteś Bogu wdzięczny lub wdzięczna. To naprawdę buduje naszą wspólną wiarę. Kiedy widzimy, jak Bóg przyznaje się do naszej wiary, do tego, że po prostu w wielkiej ufności przychodzimy do Niego i prosimy. Ale również nie wahaj się prosić w tym formularzu, a my będziemy stawać w modlitwie jak jedno ciało i uwielbiać naszego Boga, dziękując Jemu już za to wszystko, co zrobił w Twoim i w moim życiu. Zachęcam Was do tego, byście nieustannie trwali w modlitwie o naszych pastorów, o liderów tej społeczności i byście błogosławili ten dom, byście błogosławili ten dom również w tym kontekście, o który się teraz modliliśmy, czyli nowego miejsca dla naszej społeczności. Ten dom jest domem modlitwy. My wierzymy, że ten dom będzie jeszcze bardziej domem modlitwy i chcemy Was do tego zachęcać, żebyśmy wszyscy praktykowali te modlitwy w taki bardzo konkretny sposób, żeby to nie było tylko tak, że spotykamy się raz w tygodniu i teraz pomiędzy piosenkami wznosimy swoje modły do Boga, tylko żeby to była Twoja codzienna, dobrze rozumiana rutyna wieczorem ze Twoimi dziećmi, z Twoją żoną, z Twoim mężem. Jeżeli masz taką możliwość w Twojej samotności wtedy, kiedy podążasz do pracy, aby to była Twoja codzienna, Twoje codzienne przyzwyczajenie, aby to była Twoja codzienna dawka duchowego pokarmu, abyśmy wszyscy jako społeczność rośli dzięki Twojej modlitwie. A teraz dalej uwielbiajmy naszego Boga. Abrahama Bóg obietnice spełnia swe, zawsze wierny jest. On każdego dnia udowadnia nam, że dotrzyma swoich słów. Choć nadchodzi sztorm, chociaż wieje wiatr, nie poruszą mnie. Mam tę pewność, że każde z Twoich słów w końcu spełni. Wielka jest dla mnie wierność Twa. Wielka jest dla mnie wierność Twa. Odkąd staje dzień, aż po słońca zmierzch, będę wielbić Cię. Wielka jest dla mnie wierność Twa. Wielka jest. Odwieczny Boże nasz, choćbym miał przeminąć świat, Twoje słowo będzie trwać. Ty udowadniasz, że nic nie powstrzyma Cię i wierności Twej. Choć nadchodzi sztorm, chociaż wieje wiatr, nie poruszą mnie. Mam tę pewność, że każde z Twoich słów w końcu spełni się.
nadzieją fundamentem, w nim nie zawiodę się. Ufnością moją, Jezus, pochwicą duszy mej. O, nadzieją jest fundamentem, w nim nie zawiodę. Ufnością moją, Jezus, kotwicą duszy mej. Bo on jest godzien, tylko on.
końca, bym by wielbić Cię, odkąd stałem. Jest nieskończona, Panie. Tak bardzo Ci dziękujemy za to, Panie, że Ty nas zgromadziłeś, bo my wiemy, że wszystko, co jest potrzebne temu Kościołowi do wzrostu, duchowo, fizycznie, mentalnie i materialnie, już jest na tej sali. Rozpalone serca, gotowe do modlitwy. Ręce, gotowe do służby. My wiemy, Panie, że w tej sali, że w tej społeczności znajdują się wszelkie zasoby do tego, byśmy wzrastali, byśmy mogli błogosławić innych, byśmy sami mogli się rozwijać. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nam pokazujesz, że uwielbienie to jest sposób życia, że uwielbienie to jest ciągła decyzja, by każdego dnia uwielbiać Ciebie, Panie, w każdym działaniu. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś w tej społeczności. Błogosław, Panie, to wszystko, co będzie działo się nadal. W imieniu Jezusa. Amen. Naśladując króla Dawida, możemy uwielbiać nie tylko tańcząc i śpiewając przed Panem. Dawid brał sprawy w swoje ręce, Dawid brał miecz, ale Dawid brał również narzędzia. I Dawid też uwielbiał Boga, gromadząc fundusze na powstanie świątyni dla Pana. I te wszystkie aspekty są tak samo duchowe. Wolontariat, o którym często tu mówimy, i dlatego wierzę, że wszystkie zasoby w tym zakresie są już na tej sali, to jest po prostu oddawanie Bogu chwały poprzez talenty, które w Ciebie i we mnie włożył. To jest kształtowanie swojego charakteru nieustanne i do tego Was ciągle zapraszamy, byście dołączali do służby, czyli do wolontariatu w Kościele Dom, bo nie jest to po prostu jakieś tam sobie robienie, tylko jest to jeden z elementów uwielbienia. I tak samo jest z naszą ofiarnością, z naszą hojnością. Przez nasze dziesięciny, ofiary i jałmużny również oddajemy Bogu chwałę. I tak jak co tydzień, za chwilę będziemy zbierać ofiary Wasze i nie jest to po prostu zwyczajne zbieranie szeleszczących papierków, brzęczących monet czy przelewów. Bo tu nie chodzi o materialne pieniądze, ale chodzi o postawę naszych serc i również o to, byśmy każdym aspektem naszego życia uwielbiali Boga. My wiemy, że w tej społeczności, że na tej sali są wszystkie potrzebne zasoby do tego, byśmy się pomnażali, byśmy błogosławili innych, byśmy rośli i by kolejne osoby nawracały się do Boga w tej społeczności poprzez działanie naszej fundacji. To są, myślę, konfrontujące słowa dla mnie samego, że wszystkie zasoby, które mam do wzrostu, Bóg włożył w moje ręce, w moją kieszeń i postawił te zasoby w postaci innych ludzi wokół mnie. I ta perspektywa jest bardzo odświeżająca, ale ta perspektywa jest bardzo konfrontująca. Dlatego zachęcam Was do tego, byście teraz, kiedy będą przechodzili nasi przyjaciele z koszyczkami, myśleli o tym w taki sposób, że chcecie uwielbić Boga. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, nie czujcie się w żaden sposób do tego przymuszeni, ale jeżeli Bóg Was w tym momencie pobudza do hojności, to jak najbardziej On się później przyzna również do tego, co zrobicie. W to bardzo głęboko wierzę i tego sam w swoim życiu doświadczam. Mam też takie przekonanie, że to, co jest najwspanialszego w tym, że uwielbienie jest sposobem życia tej społeczności, to są kolejne przemienione życia. I tak jak wszelkie zasoby fizyczne, materialne znajdują się na tej sali, tak wiem, że na tej sali znajdują się jeszcze osoby, które być może jeszcze nie podjęły decyzji o chrzcie. Tydzień temu mieliśmy wspaniałe święto, ale już od tej niedzieli rozpoczynamy odliczanie do następnego chrztu i w czasie tego uwielbienia poczułem, że Duch Święty namawia mnie do tego, bym powiedział Ci, nie zastanawiaj się dłużej. Co prawda następny chrzest jest na wiosnę, ale Ty dziś już możesz podjąć taką decyzję. Bo może nikt jeszcze tak po prostu, zwyczajnie nie powiedział Ci, tak, masz wątpliwości,
ale one nie są warte tego, by przez nie coś w swoim życiu blokować. Nie miałem tego w planach, dlatego kiedy poczułem, że mam coś takiego powiedzieć, wierzę, że Bóg mówi do ciebie dzisiaj. Nie wiem, kim jesteś, ale wierzę, że Bóg mówi do ciebie. I że będzie do ciebie mówił też za chwilę przez to kazanie i będzie do ciebie mówił za chwilę też przez to, co będzie się działo w przestrzeni kawiarni, bo wszystko, co my tutaj robimy i wszystko, co będzie za chwilę mówił do nas Przemek Babicz, kontynuując serię Serce sługi kocha Boga, to również jest element uwielbienia. Dlatego teraz możemy, uwielbiając Boga, usiąść, nastawić swoje duchowe uszy, rozgrzać swoje jak najbardziej fizyczne palce do notowania, bo notowanie jest bardzo istotne w kontekście tego, co wydarzy się w tygodniu, a wydarzą się spotkania domowe. Teraz zapraszam już Przemka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam was serdecznie wszystkich. Skłońmy jeszcze na chwilkę nasze głowy i pomódlmy się troszkę. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci za Jezusa i za Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś suwerennym Bogiem, który działa jak chce i kiedy chce. I tym bardziej my, Panie, w pokorze chcemy w takim uniżonym sercu zaprosić Cię na to miejsce, ugościć Cię, Panie, i prosić Cię, abyś przechadzał się pośród nas i mówił do każdego z nas osobna i kolegialnie. W potężnym imieniu Jezusa. Amen. Kochani, mam dzisiaj przywilej mówić na bardzo ważny temat, który w zasadzie dotyczy każdego człowieka i mam tu na myśli także oczywiście dzieci Boże. Chciałbym dzisiaj kontynuować serię na temat służenia, a temat tego, czym będziemy się dzisiaj zajmować, jest tożsamość. Tożsamość. Dzisiaj takie słowo powszechnie używane i często używane, a dokładnie, żeby było jasne, kim jestem dzięki Niemu, dzięki Jezusowi. Bo to właśnie dzisiaj będziemy mówić o tożsamości, którą Bóg dał Tobie i mi jako dziecku Bożemu. Natomiast kiedy myślałem sobie na ten temat, o tym temacie, myślę, że Duch Święty zwrócił moją uwagę, że warto wrócić do samego początku. Do samego początku i tego, co działo się w ogrodzie Eden, bo tam zaczyna się wszystko. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy Jezus był pytany o różne rzeczy, często On właśnie nawiązywał, a jak było na początku? Jak było na początku? Bo ogród Eden niejako w telegraficznym skrócie pokazuje, jakie jest serce Boga i jaki jest Boży plan względem człowieka. I wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka, tchnął w niego swoje życie, On tchnął w niego epach, niejako samego siebie, dlatego człowiek stał się istotą żyjącą, stworzoną na podobieństwo Boga. To ciekawe jest to, kiedy Bóg przychodził wieczorami w tym lekkim powiewie i spotykał się z Adamem i Ewą, On z nimi po prostu był. Mieli relacje. Co ciekawe, myślałem kiedyś, o czym oni tam rozmawiali. No na pewno nie rozmawiali o problemach dnia codziennego, bo nie było problemów dnia codziennego. Nie było grzechu, nie było problemów, nie było znoju, nie było trudu, nie było łez. Więc człowiek spotykał się serce w serce ze swoim Stwórcą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że właśnie na tym to wszystko polega i że życie z Bogiem to nie jest powtarzanie jakichś regułek, to nie jest jakaś liturgia, ale jest to spotkanie serce w serce z żywym Bogiem. Nie jest to żadna religia, ale jest to istotnie relacja, która ma miejsce między Stwórcą, Bogiem Najwyższym, a człowiekiem. I ważne jest to, żebyśmy wrócili do źródła, aby zrozumieć, o co chodzi. Dlatego, że problem zaczął się wtedy, kiedy właśnie Adam i Ewa upadli.
I wiecie, pierwszą rzeczą, która się stała, to człowiek instynktownie uciekł. Uciekł. Uciekł od Boga. Dlatego, że instynktownie poczuł, że coś nie gra. Grzech harmateja, to znaczy chybić celu. Człowiek wyszedł spoza ochrony swojego Stwórcy i dlatego list do Rzymian mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ta chwała Boża to nie jest jakieś uniesienie. Chwała Boża to było coś, w czym człowiek był, co go osłaniało. I tak jak księżyc nie ma swojego światła, tak odbija tylko światło słońca, tak człowiek w ogrodzie Eden odbijał światło swojego Stwórcy, ale kiedy zgrzeszył, naturalnie musiał uciec. I kiedy Bóg przychodzi, pyta, ale nie dlatego, że Bóg nie wie. Pamiętajcie, że kiedy Bóg pyta, to nie dlatego, że nie wie, ale chce zwrócić naszą uwagę na pewne rzeczy. I On woła do Niego: gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś? A człowiek wyszedł spoza Bożej ochrony i efektem grzechu był wstyd, brak poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Co za tym idzie? Szeroko pojęte odrzucenie. I kiedy dzisiaj rozglądniecie się dookoła, bo możesz zapytać, ale jaki to ma związek z moim życiem? To chcę ci podpowiedzieć, że ogromny. Tak jak obserwuję ludzi dookoła mnie, wiem, że największym problemem współczesnego świata, albo jednym z największych, jest właśnie odrzucenie i brak poczucia bezpieczeństwa. I wystarczy dookoła popatrzeć, co się dzieje. Mamy nawet takie kraje jak Dania, kiedy kilka lat temu zrobiono badania. Dania to jest kraj, który, kiedy człowiek rodzi się i staje się obywatelem tego kraju, zostaje zabezpieczony na całe życie. I pod kątem materialnym, i pod kątem ubezpieczeń, i pod kątem wszystkiego, bo to kraj, który wyjątkowo dba o swoich obywateli. A ciekawym jest to, że współczynnik depresji, stanów lękowych i samobójstw jest jednym z najwyższych w Europie. Ktoś może powiedzieć, że to miejsce na mapie, gdzie dużo słońca nie dosięga, ale wiecie, ja bym się wstrzymał z tym. Myślę, że te wszystkie materialne rzeczy, w których ludzie poszukują swojej wartości, one nie dają pełnej satysfakcji. Popatrzmy na to, co dzieje się w Polsce. Mamy największy współczynnik depresji i stanów lękowych u dzieci i młodzieży. Czy tylko? U dorosłych bardzo mocno w ostatnich latach wzrosła ilość osób, które muszą odwiedzać psychologów, psychoterapeutów czy nawet psychiatrów. W czym jest problem? A otóż właśnie w tym. Człowiek stracił kontakt ze Stwórcą i to ma szerokie konsekwencje, które dotyczą wszystkich nas. I my jako dzieci Boże możemy być ludźmi, którzy czynią różnicę, które dalej niczym księżyc odbijają chwałę swojego Ojca, aby przyciągać do Niego innych ludzi. I wiecie, największym problemem, kiedy człowiek wyszedł spoza Bożej ochrony, doświadczył odrzucenia w naturalny sposób, jest to, że szuka swojej tożsamości nie tam, gdzie trzeba. I dzisiaj chciałbym trochę o tym mówić, bo uwierzcie mi, że jak obserwuję chrześcijan, wcale nie jesteśmy wolni od tego. Wręcz przeciwnie, tak samo potrzebujemy odnowić swój umysł. Od kiedy człowiek upadł, od tej pory zaczął się bieg w poszukiwaniu swojej tożsamości i często człowiek szuka spełnienia gdzie indziej niż w Bogu i Jego obecności. I jest to niczym naturalny efekt tego, że człowiek wyszedł spoza ochrony samego Boga. I często my w praktyczny sposób tworzymy fałszywe równania. Chciałbym poddać pod rozwagę trzy. Nasze zachowanie plus nasze osiągnięcia w efekcie znak równości dają znaczenie czy sens. W drugim przypadku nasz status, na przykład materialny, plus uznanie pośród ludzi w tym świecie
daje tak zwane bezpieczeństwo. Często ludzie szukają swojej wartości w wyglądzie, chęci bycia podziwianym i w ten sposób szukają akceptacji. Szczególnie widać tu dzieci i nastolatków. Zwróć na mnie uwagę, zauważ mnie, a wtedy poczuję się lepiej. Tylko wiecie, problem polega na tym z tymi równaniami, że są bardzo, bardzo nietrwałe. I wiesz, dopóki osiągasz pewne rzeczy, osiągasz poprzez swoje zachowania pewien status społeczny, to kiedy zaczynasz przestawać osiągać sukcesy, tracisz to, co do tej pory udało ci się wypracować. I podam wam prosty przykład. Człowiek, który szuka swojej wartości w tym, co robi, a nie w tym, kim jest. Wyobraźcie sobie jakiegoś dyrektora w wielkiej międzynarodowej firmie. Kiedy zapytasz go, kim jest, powie naturalnie, instynktownie, jestem dyrektorem. Tylko chcę zapytać, co stanie się w momencie, kiedy przestanie być dyrektorem i zostanie zwolniony? Przestał być kimś? Otóż to jest prosty, jeden z najprostszych przykładów z brzegu, który chcę wam poddać pod rozwagę. Nie jesteś tym, co robisz, ale jesteś tym, kim nazwał cię Bóg. I chciałbym, aby to stwierdzenie dzisiaj wybrzmiało bardzo mocno. Chciałbym kilkukrotnie je powtórzyć w różnym kontekście. Dlatego, że te fałszywe równania, zachowania plus osiągnięcia działają do momentu, kiedy ci wszystko wychodzi. Ale w momencie, kiedy przestaje wychodzić, musisz zrozumieć, że twoja wartość nie polega na tym, co robisz, ale na tym, kim jesteś. I dziś troszkę bym chciał o tym mówić. Myślę, że najważniejszą rzeczą, której my dzisiaj musimy doświadczyć jako dzieci Boże, to odnowienia naszego umysłu. Największym problemem współczesnego Kościoła paradoksalnie nie jest diabeł, nie jest otaczający nas zepsuty świat, nie jest to wszystko, co wydaje się nam w obiegowej opinii największym zagrożeniem. Największym problemem dzisiejszego Kościoła jest brak odnowienia umysłu przez Słowo Boże. Zwróćmy się do listu do Rzymian 12:1-2. Słowo Boże mówi: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Nie upodabniajcie się także do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Paweł to mówi do kościoła w Rzymie 2000 lat temu, ale to wezwanie, które on wtedy przedstawił tamtemu kościołowi, jest tak samo żywe i realne dzisiaj dla mnie i dla ciebie. Odnowienie umysłu poprzez Słowo Boże. I dzisiaj chciałbym tylko dać wam kilka narzędzi, abyście mogli zacząć praktykować to w codziennym życiu. Jeżeli wszedłeś dzisiaj tutaj i powiedziałeś, że kaznodzieja dokona za ciebie cudu i doświadczysz tylko wielkiego cudu w jednym momencie i nic nie będziesz musiał robić, to pomyliłeś się. Ja chciałbym wam dzisiaj wskazać problem, rozwiązanie, ale będziesz musiał je zaimplementować w swój osobisty sposób, w swoim codziennym życiu. Dlaczego? Dlaczego jest to wszystko potrzebne? Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Człowiek jest istotą trójjedyną. I tu pojawiają się niejako schodki. Dlatego, że my myślimy, że nowonarodzenie rozwiązuje wszystkie problemy. A okazuje się, że później te same problemy, które nam towarzyszyły, z powrotem pojawiają się w naszym życiu. I chciałbym, abyśmy uporządkowali pewne pojęcia. Otóż
są trzy wymiary zbawienia. Po pierwsze, zostałeś zbawiony i możesz to odnieść nawet do konkretnej daty i godziny. To jest moment, w którym narodziłeś się na nowo. Stałeś się całkowicie nowy. Przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i w tym momencie twój duch został całkowicie odnowiony do nowego życia. I z tym nie ma żadnej dyskusji, nie mogłeś nic do tego dodać, nie mogłeś nic od tego odjąć i nigdy już nic z tym nie będziesz mógł zrobić. Chyba, że chcesz to odrzucić. Ale jest drugi wymiar naszej duszy. I tutaj, w czasie teraźniejszym, ciągłym, Biblia mówi, że jesteśmy zbawiani. To jest drugi wymiar zbawienia, które Biblia mówi, że powinniśmy sprawować. I tu jest bardzo istotna nasza interakcja z Duchem Świętym, którego On nam dał, abyśmy mogli w tym procesie uczestniczyć. I dzisiaj będę głównie skupiał się na tym obszarze. I trzeci obszar naszego ciała. Kiedy? Czas przyszły. Będziemy zbawieni. Kiedy staniemy przed Bogiem, nasza ścieżka się skończy, On wprowadzi nas do swoich wiecznych przybytków. Biblia mówi, że będziemy przemienieni, nasze ciało, na ciało duchowe, podobne do Niego. Soma pneumatikos. I wtedy nasze zbawienie w pełni zostanie zamanifestowane i cały nasz duch, dusza i ciało będą zbawione. Ale największy problem polega na naszej duszy, bo o tym cały czas mówimy i o tym procesie też chcę dzisiaj mówić. Nasza dusza, czyli umysł, emocje i wola. Umysł to nasz intelekt, nasze ścieżki myślowe, nasz sposób myślenia. Coś, co zostało ukształtowane niejako od naszego narodzenia, poczęcia, do dzisiejszego dnia. I emocje, które często idą krok dalej za naszym myśleniem. Często czujemy tak, jak myślimy. I tu zaczynają się schodki. To właśnie tu leży największy problem. Dlatego, że tutaj ma miejsce cała nasza przeszłość. Wszystko, co pamiętamy. Wszystkie problemy, grzechy, porażki. I chociaż za to wszystko już zostało zapłacone i nasz duch został całkowicie uratowany, to diabeł zna naszą przeszłość i wie, jak myśleliśmy, jak został ukształtowany i niejako użyję tego słowa, zaprogramowany nasz umysł przez otaczającą nas rzeczywistość. Rodzinę, znajomych, szkołę. To wszystko, co miało miejsce dookoła. I ta zmiana nie odbywa się w ciągu jednego dnia. Jeżeli myślałeś źle przez 40 lat, to uwierz mi, że będziesz musiał doświadczyć procesu odwrócenia pewnych schematów myślowych, jeżeli są błędne. Samo Słowo Boże mówi, że upamiętanie to jest zmiana myślenia, więc niejako naturalnie Bóg wiedział, że będziemy potrzebowali odnowić swój umysł. W jaki sposób się to odbywa? I gdzie szukać rozwiązania? Chciałbym zaproponować fragment z Bożego Słowa, list Jakuba 1, 22-25. I Słowo Boże mówi tam tak, Jakub mówi, bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawca, podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnego obliczu, bo popatrzył na siebie, odszedł, zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w całym swym działaniu. I wiecie, tutaj Jakub mówi o pewnej korelacji między tym, co wierzymy, a tym, co robimy. Natomiast ja chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że słowo w tym miejscu, Słowo Boże, jest przyrównane do lustra. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądasz rano, czy masz poczesane włosy, czy potrzebujesz coś zmienić, to nie idziesz do kogoś, kto ci ma to na to pytanie odpowiedzieć, tylko idziesz w naturalny sposób do lustra, by zobaczyć, jak wyglądasz.
I Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo w postaci swojego spisanego, niezmiennego, ponadczasowego słowa. I ono w tym miejscu jest przyrównane do lustra. Więc inaczej, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda twoja prawdziwa tożsamość, nie idź do ludzi, którzy będą próbowali ją zdefiniować, ale idź do Bożego Słowa i zobacz, co Słowo Boże mówi o tobie jako o dziecku Bożym. Bo nie jest tak ważne, co myślą ludzie, ale ważne jest, co myśli Bóg i niebo o tobie i o całej twojej sytuacji. I tutaj jest napisane, że Słowo Boże jest lustrem. Oczywiście są też krzywe zwierciadła i krzywymi zwierciadłami często są nasze wyobrażenia o nas samych. Ale jedynym prawdziwym źródłem informacji na temat tego, kim jesteś jako syn i córka Boża, jest właśnie Boże Słowo, które jest przyrównane do lustra. Słowo Boże także jest lekarstwem, mówi Księga Przypowieści Salomona. Ale poddam pod rozwagę, czy lekarstwem czy jest Biblia, która leży na twojej półce, która się tam kurzy, albo nie kurzy, ale leży? Czy Biblia nawet, którą czytasz? Nie. Biblia, którą w praktyczny sposób implementujesz do swojego życia. Biblia mówi, że Słowo Boże jest niczym lekarstwo. Jak przyjmujemy lekarstwo? Według zaleceń. 3 razy po posiłku czy przed posiłkiem? W praktyczny sposób. Najlepsze lekarstwo, które nie zostanie przyjęte, nic ci nie da. Podam wam przykład z mojego życia. Jakiś czas temu, wyjmując z piekarnika jedzenie, sparzyłem sobie rękę. I dzięki Bogu moja żona kupiła mi maść na bliznę. Wcieram tą maść przez tydzień i mówię do mojej żony, nie działa. A moja żona mówi, odpowiada, ale ile smarujesz? Ja mówię, tydzień. Zapomnij, nie działa, nie zadziała w tak krótkim czasie. Ale później robię to codziennie, smaruję tą maścią i wcieram w to miejsce, w tą bliznę przez kilka tygodni. Było około 5. Przychodzę do mojej żony, mówię, nie działa. Moja żona z uporem odpowiada, za krótko. I co jest ciekawe, używałem tej maści około 3 miesiące i zobaczyłem efekt działania maści. Znikła. I chciałem tego przykładu użyć, żeby pobudzić waszą wyobraźnię. Słowo Boże jest niczym maść. Maść, która uzdrawia. Chore miejsca, zranione serca, ale musisz ją wcierać z uporem przez długi czas, abyś zobaczył efekty namacalne w otaczającej cię rzeczywistości. Nawet współcześni naukowcy mówią, że jeżeli ktoś chce zmienić nawyk, jest potrzeba odwrócenia pewnych zachowań i sposobu myślenia przez minimum 40 dni. Jeżeli liczysz, że wszystko za ciebie zrobi Bóg w ciągu jednego momentu, to masz rację, jeżeli chodzi o nowonarodzenie. Ale jeżeli chodzi o nasz umysł, naszą duszę, potrzebujemy zmienić kurs naszego myślenia i odwrócić się od miejsca, w którym byliśmy, do miejsca, w którym powinniśmy iść. I Bóg z nami w tym współpracuje. Dlatego, kochani, że Słowo Boże w Księdze Przypowieści Salomona mówi, że jak człowiek o sobie myśli w sercu, takim jest. Jak człowiek o sobie myśli w sercu, takim jest. I uwierzcie mi, że ta zasada działa. Ta zasada działa we wszystkich obszarach życia. Jeżeli będziesz miał zły, zaburzony obraz siebie, to będziesz ciągle ponosił porażki. Podobnie jest z ludźmi ubogimi i ludźmi zamożnymi. Jeżeli ludzie w swojej mentalności są biedni, to zawsze będą biedni. Jeżeli ludzie w swojej mentalności są chorzy, zawsze będą mówić i gloryfikować choroby. Niektóre mają swoje podłoże i jest to podłoże psychosomatyczne.
Więc istnieje pewna korelacja pomiędzy tym, co myślimy, a jak żyjemy. Jeżeli myślisz o sobie w niewłaściwy sposób, będziesz wyznaczał kierunek swojego życia w niewłaściwe miejsce. Dlatego musimy odnowić swoje myślenie poprzez Słowo Boże. I to jest bardzo, bardzo ważne. I zawsze jest dobry moment, zawsze jest dzień zbawienia, by zacząć wszystko od nowa. Nieważne, czy narodziłeś się na nowo tydzień temu, czy jesteś wierzącym od 20 lat. Dziś jest dzień zbawienia, aby zacząć odnawiać swoje myślenie, aby zacząć zmieniać kurs swojego życia, jeżeli idzie w niewłaściwą stronę. I chciałbym podać kilka, oczywiście nie wyczerpię tematu, przykładów tego, co mówi Boże Słowo o nas jako o dzieciach Bożych. Pierwsza rzecz jest napisana w drugim liście do Koryntian 5:17. Tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. I teraz zadam wam pytanie. Czy można być częściowo starym stworzeniem, a częściowo nowym? Chyba nie. Bóg Ojciec przez swego Ducha i Jego Słowo w suwerenny sposób zrodził naszą nową naturę, kiedy zdecydowaliśmy się przyjąć Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela. To się już dokonało i musimy to odkryć. W momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, mogłeś stanąć przed lustrem na drugi dzień, nic się nie zmieniło. Jeżeli byłeś szczupły, bo jesteś dalej szczupły. Jeżeli byłeś gruby, jesteś dalej gruby. Jeżeli byłeś łysy, to jesteś łysy. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast zmieniło się coś znaczącego. Twój wewnętrzny człowiek się zmienił. Stałeś się nowym stworzeniem. I powiem wam, że wielu chrześcijan zupełnie nie rozumie tego. A od tego zaczyna się wszystko. I nie bez kozery podałem to jako pierwszy przykład. Bóg nie przychodzi, aby coś poprawiać, żeby coś ulepszać, aby coś spróbować zewolucjonizować. Bóg przychodzi i uśmierca starego człowieka i daje miejsce nowemu człowiekowi, który jest, jak Słowo Boże mówi, stworzony według sprawiedliwości Bożej. Jesteś całkowicie nowym stworzeniem. I list Jakuba 1:18 mówi, że gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Ewangelia Jana 1:12-13 mówi, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, przywilej być dziećmi Bożymi, co było dzisiaj czytane, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zostałeś zrodzony z Boga, zostałaś zrodzona z Boga. Nastąpiło poczęcie ponadnaturalnego nowego życia. Bóg nie poprawia, ale powołuje nowe życie. Jesteś całkowicie nowym człowiekiem. I w Ewangelii Jana 3:6-7 jest napisane, to co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Widzicie to? Jest poczęcie cielesne, jest poczęcie duchowe. Wielu chrześcijan nie rozróżnia tego. Widzi tylko siebie przez pryzmat tego, co widzą nasze fizyczne oczy. A zmiana była potężna, dlatego że ona dotyczy zmiany naszego serca. Serca kamiennego na mięsiste. I czasami my nie zachowujemy się adekwatnie do naszej nowej natury, bo nie myślimy o sobie adekwatnie do tego, co myśli Bóg. Jeżeli ciągle będziesz myślał o sobie jako o grzeszniku zbawionym z łaski, ty ciągle będziesz wracał do tych samych grzechów i nawyków. Bo będziesz myślał, że ty z natury jesteś biednym grzesznikiem, a Boże Słowo i niebo mówi, że jesteś całkowicie nowym stworzeniem, stworzonym na obraz Jezusa Chrystusa. I Duch Święty przekazuje tą potężną wieść, abyś wiedział, że jesteś wolny, jesteś wolna do nowego życia. I to jest bardzo ważne.
Bo czasami ludzie mają wewnętrzny dysonans i dochodzą nawet do miejsca, w którym kwestionują swoje zbawienie, mówiąc, ale to jest jednak nie dla mnie, bo to nie działa. Wszystko działa. Wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, zostało nam dane, zdeponowane w Słowie Bożym, które zrodziło nas do nowego życia. Musisz to odkryć i zaimplementować. Niczym to maść, musisz ją wetrzeć w swoje życie. I to całkowicie zmieni twój sposób postrzegania siebie i dookoła otaczającego świata. To jest bardzo ważne. I jesteś zaakceptowany i usprawiedliwiony w Chrystusie. Popatrzcie na przykład syna marnotrawnego. On został zaakceptowany bez wypominania, nawet wtedy, kiedy był brudny i grzeszny. Dlaczego? Dlatego, że on był zrodzony w domu ojca. I on nic z tym nie mógł zrobić. On był w nieadekwatnym miejscu do swojego powołania. On przyniósł hańbę swojej rodzinie, ale to nie zmieniło faktu, że on był synem tego dobrego ojca. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś, ale jest zbyt dobry, aby w tym miejscu cię pozostawić. Bóg kocha cię zupełnie bezwarunkowo. Nic nie możesz do tego dodać, nic nie możesz od tego odjąć. Ale On zbyt mocno cię kocha, by zostawić cię w miejscu ciemności. Jego ręka jest tak długa, że On wejdzie i wyciągnie swą rękę do tej ciemności, bo On się jej nie boi, aby cię wyciągnąć z tego miejsca. Ale wiedz, tak jak syn marnotrawny, że miejsce grzechu i ciemności nie jest twoim miejscem przeznaczenia. Dlatego chrześcijanie czują wewnętrzny dysonans, kiedy robią coś złego. To dobrze, bo to znaczy, że jesteś nowonarodzony. Twój wewnętrzny nowy człowiek mówi, to nie jest miejsce twojego przeznaczenia. Dlatego jest wewnętrzny dysonans. Ale musisz żyć w sposób tożsamy do tego, co Bóg włożył w ciebie. List do Rzymian 5, 8, 9. Przeczytamy fragment. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy Chrystus za nas umarł? Zanim kiedykolwiek pomyśleliśmy o Nim, zanim kiedykolwiek coś dobrego czy złego zrobiliśmy. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy zachowani od gniewu. Widzicie to? To jest mega ważne. Jak ktoś kiedyś powiedział, rodziny się nie wybiera. Jeżeli urodziłeś się w jakimś domu, to po prostu jesteś synem tego ojca czy tej matki. Kochani, moja córka, chociaż jest jeszcze mała, czasami nie słucha mnie i nawet trochę mnie irytuje, ale to nie zmienia faktu, że ja zawsze będę ją kochał tak samo, dlatego że ona jest moją córką. Nigdy tego nie zmieni. Ani ja nigdy tego nie zmienię. Ci, którzy mają dzieci, rozumieją to, że rodzice kochają swoje dzieci w sposób bezinteresowny. Nigdy nie zmienisz swojej tożsamości, ale też możesz przeżyć całe swoje życie, nigdy jej nie odkrywając. Możesz żyć jak niewolnik i sierota, mając najlepszego ojca we wszechświecie. List do Rzymian 8:1. Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli znalazłeś się w Chrystusie, Bóg nie patrzy na ciebie jako na konkretną grzeszną osobę. On patrzy na ciebie przez pryzmat sprawiedliwości Jezusa. Dlatego my przychodzimy do Boga nie w imieniu własnym. Ja nie przychodzę do Boga w imieniu Przemka, chwaląc się, czy zrobiłem coś dobrego, ani nie wycofuję się, kiedy zrobiłem coś złego, bo przychodzę do Boga w imieniu mojego Zbawiciela Jezusa. I wtedy, kiedy przychodzimy w imieniu Jezusa, Bóg poczytuje nam Jego sprawiedliwość, a nie naszą sprawiedliwość. Dlatego w drugim liście do Koryntian 5:21 on mówi, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzicie to? Niesprawiedliwymi ludźmi, ale sprawiedliwością Bożą. Jesteś sprawiedliwy, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył.
Dlatego, że jesteś sprawiedliwy, sprawiedliwa z powodu sprawiedliwości Jezusa, a nie własnej sprawiedliwości. To tak jakbyś został schowany w Nim i Bóg widzi wszystko, co jest w Jezusie, a nie to, co jest w tobie. Dlatego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Dlatego, że jeżeli jesteś w Chrystusie, Bóg nie patrzy na ciebie przez pryzmat twoich osiągnięć, ale patrzy na ciebie przez pryzmat Chrystusa i Jego sprawiedliwości. I to jest bardzo, bardzo ważne. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest usynowienie w miejsce niewoli i sieroctwa. List do Rzymian 8, 14, 17. Wtedy wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha, są synami Bożymi, dziećmi Bożymi. I nie otrzymaliście ducha niewoli, by znów się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze, Abba Tatusiu. Ten to też Duch, Duch Święty, poświadcza naszemu duchowi, naszemu nowemu, odrodzonemu człowiekowi. Potwierdza to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. A jeśli dziećmi, to dziedzicami, dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli też z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim byli uwielbieni. Popatrzcie, jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. I nie dzieje się to poprzez to, że coś do tego dodajemy, coś robimy. On nas po prostu akceptował z całym inwentarzem naszych doświadczeń. On nas zaakceptował takimi, jakimi jesteśmy. Mało tego, On pozwala nam mówić i wołać do Niego Ojcze. W Ewangelii Jana Jezus mówi, że objawiłem wam imię Jego. Wiecie, jakie imię Jezus przyniósł? Ojciec. W Starym Testamencie to nie pojawiło się jako jeden z atrybutów Boga. Jezus przyniósł rewolucję, jeżeli chodzi o postrzeganie Boga, bo On przedstawił Go nie tylko jako swojego Ojca, ale jako naszego Ojca. Kiedy mówi, że odchodzę do Ojca mojego i Ojca waszego, On pokazuje, że nie czyni żadnej różnicy. Biblia nawet mówi w liście do Hebrajczyków, że On, pomimo że jest naszym Panem, Stwórcą Wszechświata, jest Bogiem i człowiekiem, nie nazywa nas, nie wstydzi się nazywać nas braćmi i siostrami. Gdyż z jednego powstaliśmy, z nowej natury, z Bożego Słowa. I to jest tylko przedsmak tego, czego możemy doświadczyć. Dlatego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jesteś odkupiony, usprawiedliwiony. Jesteś wolny do życia bez grzechu. Jeżeli grzeszysz, to dlatego, że tak wybierasz, bo nie odnawiasz swojego umysłu. Diabeł żeruje na twojej niewiedzy. Tak jak w prawie, ignorantia iuris nocet, nieznajomość prawa szkodzi, tak w przypadku chrześcijan, którzy są na polu bitwy, jest podobnie. Diabeł żeruje na naszej nieznajomości Bożego Słowa, które mówi o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. W ogóle to zachęcam was do tego, aby studiując ten temat, przyjść też zapisać się na cykl, który jest prowadzony w Kościele na temat wolności w Chrystusie, bo tam krok po kroku będziesz mógł odkryć, jaka jest twoja tożsamość i zaimplementować ją do swojego życia. W Ewangelii Jana 15:15 czytamy: już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca, oznajmiłem wam. Kochani, to jest niesamowite. I wiecie, spotykam wielu chrześcijan, którzy żyją w mentalności niewolnika, żyją w mentalności zasługiwania, ale nie taka mentalność powinna być naszą mentalnością. Naszą pierwszą, podstawowym powołaniem nie jest to, co robimy, ale to, kim jesteśmy. Nie definiuje cię to, czy coś robisz albo czegoś nie robisz. To nie jest podstawa twojej tożsamości. Nie możesz zapracować na swoją tożsamość, że kiedy będziesz długo Bogu służył, On wreszcie nazwie cię swoim sługą, swoim synem. Ty po prostu się Nim stałeś w momencie i stałaś, kiedy narodziłeś się na nowo. I Jezus tutaj mówi, że nazywam was przyjaciółmi.
Otóż chcę wam powiedzieć rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna. Syn czy przyjaciel, czy przyjaciółka, córka czy przyjaciółka zawsze zrobi więcej niż sługa. Zawsze. Dlatego, że czerpie swoją motywację z innych pokładów serca. Robi pewne rzeczy nie dlatego, że musi, albo się boi, ale dlatego, że kocha, bo zna. Syn zawsze zrobi więcej niż niewolnik czy sługa, bo czerpie motywację z innych pokładów serca. Robi pewne rzeczy dlatego, że kocha, a nie dlatego, że się boi czy musi. Jeżeli odkryjesz swoją tożsamość jako syna i córki, jako przyjaciela Boga, to nie będziesz mógł żyć, nie pełniąc Jego woli. Ale my często żyjemy w mentalności zasługiwania. I wiecie, ja też tak żyłem. I ważne jest to, żeby nie tylko to wiedzieć, ale mieć to głęboko w sercu. Bo nie definiuje cię to, czy coś zrobiłeś dobrego, ani nie definiuje cię to, czy coś zrobiłeś złego. Definiuje cię to, co Bóg myśli o tobie, jako o synu i córce Bożej. I to jest ważne, że to nie jest uzależnione od niczego. Jest to uzależnione od Bożego wyroku nad twoim życiem. Bóg cię zrodził, kiedy go przyjąłeś, w suwerenny sposób. I to jest bardzo ważne, dlatego że cudowny duch usynowienia daje możliwość odpoczywać w bezwarunkowej miłości, łasce Boga Ojca. Odpoczywasz w Jego miłości od tego morderczego zmagania się, kiedy spotykasz się w Jego bezwarunkowej miłości, w Jego ramionach, jako Boga, który jest twoim Ojcem. I to właśnie ta miłość, bezwarunkowa miłość Boża i akceptacja daje ci właśnie tą przeobrażającą siłę do życia w pełnej pasji poświęcenia służbie dla Niego. Natomiast morderczy duch sieroctwa, który wcale nie jest obcy Kościołowi i samosprawiedliwości, zawsze będzie dążył albo do potępienia ciebie, albo do samosprawiedliwości i samowywyższenia. Tylko to jest tak jak z tymi ludźmi i o tych fałszywych równaniach, które mają miejsce w świecie. Dopóki, kiedy coś będzie ci wychodzić, będziesz się czuł dobrze, będziesz kimś, ale kiedy przestanie ci wychodzić, będziesz czuł potępienie. A Bóg mówi, że ja kocham cię cały czas tak samo. Czy ci wychodzi, czy ci nie wychodzi. Ja nie gniewam się na moją córkę, kiedy uczyła się chodzić, to wspierałem ją do momentu, aż zaczęła chodzić. Nie potępiałem jej za to, że przy niej nie jest w stanie ustać. Jeżeli my, będąc złymi ludźmi, jesteśmy w stanie w taki sposób kochać swoje dzieci, to ileż bardziej Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa, źródłem wszelkiej dobroci, kibicuje ci, kiedy nawet upadasz. On nie przychodzi do ciebie, żeby wyrzucić ci to, co zrobiłeś. Ani nie specjalnie robi na niego wrażenia to, kiedy czujesz się, że zrobiłeś coś dobrego i mu zaimponowałeś. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, ale jest zbyt dobry, aby cię tam pozostawić. On ma dużo więcej. Ciekawe jest to, że w Ewangelii Mateusza 3,17 czytamy taki fragment. Oto rozległ się głos z nieba. To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jedno z tłumaczeń mówi, źródło mojej radości. Popatrzcie, Jezus usłyszał te słowa od samego Boga Ojca w czasie swojego chrztu, zanim jeszcze cokolwiek zrobił. Widzicie to? Jezus usłyszał słowa zapewnienia o tym, że jest umiłowanym synem Ojca, źródłem jego radości, zanim cokolwiek zrobił.
Skoro sam Pan Jezus, który nigdy nie zgrzeszył, potrzebował potwierdzenia swojej tożsamości, że jest synem, którego Ojciec kocha, to ileż bardziej my. Bóg cię kocha i sam Jezus potrzebował to i kiedy Bóg to mówi, Jezus jeszcze nic nie zrobił. Później były znaki, później były cuda, były nauczanie i była Jego ofiarna śmierć na krzyżu. Ale Bóg zamanifestował, że Go kocha. I dzisiaj widzimy, że Jezus, znając swoją tożsamość jako umiłowanego sługi, syna, królował w służebny sposób i służył w królewski sposób. Człowiek, który zna mentalnie swoją tożsamość, nie boi się uniżyć. Człowiek, który nie zna swojej tożsamości jako dziecka Bożego, żyje w poniżeniu. I nie jest to tożsame. Pamiętam kiedyś jeden kaznodzieja cały czas mówił: Panie, jestem niegodny. Aż pewnego dnia przyszedł do niego Jezus i wyraźnie mu powiedział: nie mów, że jesteś niegodny, kiedy ja uczyniłem cię godnym. To ja uczyniłem cię godnym. Potrzebujemy wyjść z mentalności poniżenia, ubóstwa i odrzucenia. Potrzebujemy zrozumieć, kim jesteśmy, ale nie w tym, co robimy, ale w tym, co Bóg mówi o nas, jako o dzieciach Bożych. I to jest bardzo ważne, bo wtedy będziesz służył w królewski sposób i będziesz królował w uniżeniu w służebny sposób. My dzisiaj właśnie takiego potrzebujemy przywództwa, takiego usługiwania, kiedy widzimy Jezusa, naszego Stwórcę, naszego Pana, naszego przywódcę, który nie bał się uniżać, bo znał swoją wartość jako syna. Kochani, ludzie, którzy czerpią motywację i poczucie własnej wartości, tożsamości z tego, co robią, nigdy nie dojdą do miejsca pełnej satysfakcji. Zawsze będzie za mało, zawsze będzie to kończyło się na frustracji. Kończy się to poprzez na życiu w duchowym sieroctwie, nie wchodząc w pełnię Bożego przeznaczenia, pełnię Bożego planu dla naszego życia. Próbując przypodobać się ludziom. Nie to, co ludzie o tobie myślą, ciebie definiuje. To, co niebo mówi o tobie, ciebie definiuje. I to jest ważne. Dlatego jeżeli nie chcesz skończyć będąc sfrustrowanym i wypalonym, musisz na nowo przedefiniować swoją tożsamość. Musisz zadać sobie pytanie, co jest tym, co mnie napędza, co jest moją motywacją. Czy strach przed karą, czy miłość do Boga, która wynika z tego, że Go znasz i że wiesz, że On kocha cię w bezwarunkowy sposób. Wiecie, to jest bardzo, bardzo ważne. Chciałem na końcu podać przykład brata syna marnotrawnego. Wspomniałem o synu marnotrawnym, ale chciałbym wspomnieć też o bracie syna marnotrawnego, bo jest to tak samo istotna postać w tej całej historii. Ona obrazuje pewną grupę chrześcijan z mentalnością zasługiwania. Popatrzcie, brat syna marnotrawnego zdenerwował się, kiedy ojciec okazał jego bratu łaskę. I tak często reagują ludzie religijni. Dla mnie rzecz, która wybrzmiewa, pewne objawienie z tej historii jest takie, że można całe życie żyć w domu ojca, chodzić do kościoła, robić pewne rzeczy dla Boga w mentalności brata syna marnotrawnego, ale nigdy nie znać Boga jako ojca na poziomie serca, głęboko, intymnie. I ojciec w swojej dobroci mówi do niego: czy nie należało się radować, że twój brat był martwy, a oto ożył? Czemu się denerwujesz? A on mówi: ja ci zawsze służę. Ja zawsze coś robię dla ciebie, a ty mi nawet nie pozwoliłeś przyjęcia zrobić swoimi przyjaciółmi. A ojciec odpowiada: mieszkasz ze mną i nie rozumiesz, że wszystko, co jest moje, jest twoje? Dlaczego mnie nie poprosiłeś? Można być synem,
być córką, mieszkać z ojcem, a nigdy nie wyjść z mentalności sieroctwa. On traktował swego ojca jako pana, któremu tylko służył, ale nie znał go jako ojca, z którym przede wszystkim mógł spędzać swój czas. Wracamy do początku. Adam i Ewa spędzali, rozkoszowali się relacją ze swoim Stwórcą, który jest ojcem. I chciałbym zakończyć to, będziemy mieć też dzisiaj wieczerzę, modlitwą, jakby ktoś mógł zagrać, o poznanie serca Boga jako Ojca. Będziemy spożywać wieczerzę i myślę, że to jest dobra okazja do tego, aby Duch Święty mógł poruszać nasze serca. Dlatego, że nie jest to tak ważne, co ja tylko dziś mówiłem, ale ważne jest to, co Duch Święty teraz robi z tym słowem, które usłyszałeś. Jeżeli ono dzisiaj zostanie tylko na poziomie twojego umysłu, to prawdopodobnie nic się nie zmieni. Po prostu wyjdziesz z tego miejsca trochę lepiej wyedukowany biblijnie. Usłyszałeś kilka fragmentów, dowiedziałeś się coś ciekawego. Kaznodzieja ci się podobał bądź nie, to nie ma znaczenia. To nie czyni mojej tożsamości. Ale ważne jest to, co Duch Święty chce dzisiaj zrobić w twoim sercu. Bo jeżeli On teraz dotyka twojego serca i pokazuje ci, że masz problem z odrzuceniem albo stałeś się religijny, rzeczy, które robisz, robisz tak jak ten syn brata marnotrawnego. Może czujesz się gorszy, może czujesz się lepszy. To nie ma znaczenia. Dzisiaj Bóg chce do ciebie przyjść i objawić ci się jako twój osobisty ojciec. Ważne jest to, że kiedy Bóg do nas przychodzi, On nie patrzy na nas jako na tłum, większy, mniejszy, ale widzi twoje serce. Jeżeli jest otwarte, to On dzisiaj będzie cię uzdrawiał i On dzisiaj będzie uwalniał cię od ducha sieroctwa, od ducha odrzucenia, od ducha poniżenia, od biedy, od mentalności ofiary, od potępienia, ale także od ducha religijnego, od ducha samosprawiedliwości. On chce przyjść teraz, uzdrowić twoje serce, zacząć proces odnowienia twojego umysłu poprzez Słowo Boże. I to Słowo nie jest słowem ludzkim. To nie jest słowo ludzkie. To jest Słowo Boże, które On chce, aby dotarło do twojego serca i przemieniło twoje serce. Możesz być dzisiaj wolny od starania, zasługiwania się i od lęku, niewłaściwego lęku religijnego. On chce dzisiaj przyjść do ciebie i cię całkowicie odnowić. I teraz, kiedy będziemy spożywać tę wieczerzę, otwórzmy swoje serca na Ducha Świętego. Biblia mówi, że On, Duch Święty, w suwerenny sposób wprowadzi nas we wszelką prawdę. Prawdę o Nim i prawdę o nas. I może jesteś już zmęczony zasługiwaniem. Może już jesteś zmęczony, a może jesteś na granicy zwątpienia, myśląc, to nie działa. Powiem ci, działa. To potwierdza życie i świadectwo wielu milionów ludzi na całym świecie, którzy żyli, żyją i będą żyć. Bo Jezus jest ciągle taki sam. Będziemy spożywać wieczerzę, ale spożywajmy ją z otwartym sercem, by Bóg mógł nas uzdrawiać. To jest ta symbolika Jego ciała i krwi, które zostało wydane za nas. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci, że możemy dzisiaj przy okazji rozmawiania na ten temat tożsamości, objawienia Ciebie jako Ojca, spożyć z Tobą posiłek. Tak jak Ty spożyłeś, Panie, wieczerze ze swoimi uczniami, tak Ty dzisiaj zastawiasz przed nami stół i mówisz, moje dzieci, kocham Was.
Panie, skoro my, będąc ludźmi, kochamy swoje dzieci w bezwarunkowy sposób, to ileż bardziej Ty, jako źródło wszelkiego ojcostwa na niebie i na ziemi, kochasz nas. Duchu Święty, modlę się, by kiedy będziemy przyjmować tę wieczerzę w fizyczny sposób, byś poprzez swojego ducha dotykał naszych serc i uwalniał z mentalności odrzucenia, sieroctwa i potępienia. Ja łamię ducha sieroctwa na tym miejscu w imieniu Jezusa. Ja łamię ducha odrzucenia i modlę się, aby cudowny duch usprawiedliwienia i duch usynowienia zaczął przemieniać nasze serce. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, że Ty tutaj jesteś poprzez Twojego ducha. I tak jak Twoje słowo mówi, przyszedłeś w suwerenny sposób po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa i nie pozwoliłeś, abyśmy zostali sierotami. I ten Twój duch dzisiaj świadczy wespół z naszym nowonarodzonym duchem, że właśnie jesteśmy Twoimi ukochanymi dziećmi, synami i córkami, podobnymi do Ciebie. Modlę się, byś dzisiaj odnawiał nas przez kąpiel słowa, by nasze serce i myśli zostały odnowione. Panie, spożywamy tę wieczerzę na znak, Panie, tego, że mamy przymierze z Tobą. Nie w oparciu o nasze czyny, ale w oparciu o przelaną, świętą krew Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie. I kiedy będziemy się modlić, nie wychodźmy z tego miejsca Bożej obecności, bądźmy na nim skupieni, oddajmy mu chwałę. Nie wychodźmy z tego miejsca, nawet kiedy wyjdziemy z tego miejsca fizycznie, to nie wychodźmy z miejsca Jego obecności. Niech ona nas prowadzi przez cały ten dzień, całe to popołudnie, cały ten tydzień już zawsze, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Wziąłeś krzyż, by życie me odkupić z widz. I widzę łzy i rany Twe. Spowiła mnie Twa święta krew. Gdy ciało Twe opuścił duch, oddano Ci Józefa grób. Tam wejścia strzec ogromny głaz. Mesjaszu nasz, zostałeś sam.
jedną noc nastanie dzień, wśród świętych też powstanę ja, by patrzeć na Jezusa twarz. Bardzo Przemkowi za to świetne kazanie. Dziękuję szczególnie zespołowi za to prowadzenie nas w uwielbieniu. Ja czuję się bardzo poruszona, taka szczęśliwa, że mam takiego wspaniałego Boga i mam do Niego bezpośredni dostęp. Więc dziękuję Wam bardzo za to. Ja jestem Jagoda i mam dla Was kilka ogłoszeń. Młody dorosły czuł się zaproszony na poniedziałek na domówkę, gdzie razem spędzamy czas, budujemy relacje i właśnie poznajemy razem tego wspaniałego Boga. Wtorek jest właśnie czasem dla osób, które mają pytania, zastanawiają się o naszej wierze, co wierzymy, dlaczego tak. To jest czas na kurs Alfa i właśnie we wtorki możesz skorzystać. Już ostatnie dwa spotkania zostały, więc zachęcam, żeby korzystać. A środa to czas na spotkania domowe, gdzie w gronie kobiet lub mężczyzn możemy porozmawiać o tym właśnie, co było poruszone dzisiaj, jaka tematyka, co nas poruszyło i co się dzieje w naszym życiu. To jest też czas budowania relacji. Natomiast w piątek jest czas dla nastolatków, czas na freedom, w którym też budujecie nastolatki relacje, spędzacie razem czas. No i budujecie się w gronie nastolatków, którzy mają te same wartości, co jest mega moim zdaniem ważne. W trakcie nabożeństwa w niedzielę odbywa się również kościół dziecięcy, gdzie dzieci mogą właśnie wzrastać w tych informacjach, w tych wartościach, w poznawaniu Boga, które jest dostosowane do ich wieku, więc rodzicu, zachęcam cię, żebyś skorzystał, żebyś mógł dziecko swoje zostawić w kościele dziecięcym. Jeżeli chodzi o wydarzenia organizowane przez naszą fundację, Fundację Dobro Przemienia, dalej kontynuujemy kursy języka polskiego w poniedziałki i czwartki, więc koniecznie korzystajcie. A jeżeli chodzi o jeszcze dorosłych rodziców, to mam dla Was informację, że rusza kurs właśnie dla rodziców nastolatków i myślę, że nie bez powodu dzisiaj było dużo mówione o tożsamości, bo właśnie
wiek nastolatka to jest ten taki burzliwy czas, to jest ten czas, kiedy właśnie powstaje tożsamość, więc myślę, że bardzo ważne jest zastanowić się jako rodzic nastolatka, jak mogę wychować swoje dziecko, swojego nastolatka. I kurs zaczyna się 11 stycznia, już zapisy za niedługo będą możliwe przez naszą stronę internetową. O więcej informacji możecie zapytać w infotimie. A to już jest wszystko z mojej strony. Teraz zapraszam Was do kawiarni, na kawę, rozmowy. Spędźmy ze sobą jeszcze czas. Do zobaczenia.